Poniedziałkowe spotkanie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie dało odpowiedzi na pytanie, kto będzie kandydatem tego ugrupowania na prezydenta Tarnowa. Niemal pewne jest jednak to, że w grze pozostały już tylko dwa nazwiska, Janusz Gładysz i Ryszard Pagacz, choć oficjalnie decyzji nie ma od dobrych kilku tygodni. Wydawało się, że wcześniej jakoś uporamy się z tym tematem. Natomiast tak jak powtarzam to w różnych wywiadach, na różnych spotkaniach, że są jakby dwie możliwości drogi przedstawienia kandydata. Wcześniej i dłuższa ewentualnie kampania wyborcza i dłuższa prezentacja mieszkańcom tej osoby. Ale PiS wyraźnie wybiera drugą drogę i kandydata przedstawi jak najpóźniej lub, jak mówi poseł Wiesław Krajewski, w odpowiednim czasie. Jeszcze nie znamy terminu wyborów samorządowych. W momencie, kiedy zostaną ogłoszone, rozpoczyna się cała procedura, cały tak zwany czas i zegar wyborczy. Oczywiście oczekiwania są duże, bo chcielibyśmy również już, bo wszyscy czekamy i stoimy jakby w blokach startowych, chcielibyśmy wspierać i pomagać naszemu kandydatowi na urząd prezydenta i pewnie tak będzie. Choć dokładnie kiedy, nie wiadomo. Z tej zwłoki politycznego oponenta może cieszyć się na pewno Roman Ciepiela, bo póki co on jako jedyny zadeklarował, że w listopadowych wyborach powalczy o reelekcję. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.